Ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ to jest taka reprezentacyjna część miasta. Oczywiście my chcemy, żeby całe miasto wyglądało, ale to jest jednak ta część, którą codziennie wędrują tysiące ludzi, przejeżdżają samochody, turyści, ale też mieszkańcy. No i udało nam się w poprzednich latach, współpracując ze wspólnotami mieszkaniowymi czy budynek szkoły, wyremontować. No i został ten jeden element, taka wyspa, która straszyła. Więc decyzja była oczywiście taka, tylko wcześniej trzeba było przeprowadzić szereg działań związanych właśnie z przejęciem tego budynku, bo to przecież było szpitala wojewódzkiego. Później trzeba było wysiedlić te prawie 70 rodzin, czyli znaleźć dla nich mieszkanie gdzie indziej. I wtedy też pojawił się rządowy program, tak zwane Mieszkanie Plus, czyli rządowy program wspierania budownictwa mieszkaniowego, z którego udało nam się pozyskać pieniądze. Oczywiście do tych pieniędzy trzeba było dołożyć pieniądze miejskie, ale efekt jest rzeczywiście znakomity. Ja jestem bardzo zadowolony. 29 mieszkań, najmniejsze mieszkania kawalerki, 4 to jest 29 metrów kwadratowych. Pozostałe kawalerki to jest 35 metrów kwadratowych, dwupokojowe mieszkania po 44 metry kwadratowe, to jest 11 takich mieszkań i trzypokojowe mieszkania około 69-70 metrów kwadratowych, jest 7 takich mieszkań. Mieszkania zostały przydzielone na podstawie umowy, którą spółka podpisała z Gminą Miejską Bolesławiec. 20 lokali zostało przydzielonych przez komisję z listy miejskiej i 9 lokali z listy TBS-u. Znaczy standard jest pod klucz. Myśmy ten budynek dodatkowo zmodernizowali poprzez wstawienie windy. Budynek jest podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej. A mieszkania są wykończone w taki sposób, że dla najemców pozostaje tylko wnieść meble, skręcić i można mieszkać. Dzisiaj zostają przekazywane mieszkania, klucze do mieszkań. Z tego co wiem, z rozmów z najemcami, wiem, że już dzisiaj pierwsi najemcy będą te meble przywozić. Można powiedzieć, kończy się epopeja związana z przejmowaniem mieszkań od szpitala wojewódzkiego, bo to co już jeszcze mamy parę rzeczy na ulicy Tysiąclecia do zrobienia, ale to są już zupełnie inne poziomy. Tutaj jednak ten koszt był wielomilionowy. Myślę, że tu bez wsparcia gminy, ale też bez wsparcia w ramach programu Mieszkanie Plus to by się nie udało.